Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pomóż mi otworzyć. Okej. Dawaj. Wyciągnę ten wózek. I podstawię go tutaj. Tak jest. Mamy warsztat. Trochę pilsów. Nie ma żadnych części? Nie ma. Coś w ogóle mogę zrobić? A, 70, wcale nie tak źle. Szkoda, że brakuje nam 5 części do drugiej kabury. W ogóle niewiele mogę tu zrobić, nie? Pistolet czy shotgun? Może shotguna. Troszkę ulepszę. No, nie najgorzej. To mi się przyda. Tak jest, to jest świetna broń w tej chwili już. Zostawię łuk na razie. Tu pusto, dobra. Ręce pełne roboty, co? Czyli akcja z samochodem, ojej. Cholera, nie ma żarcia. Jakieś stare buty. Nic nie mieli. Chodźmy. Poszukiwacze skarbów. Skąd oni to wytrzasnęli w ogóle? O rany. No, nieważne. Wiem, ale... O rany. Nie za ciekawie, co? Nic, tu też niewiele. Mamy broń. O, to o nas. Musiała być cała armia, no bo inaczej jak udałoby im się zajebać tam całą załogę? Skończmy z tym przed zachodem słońca. Jesteś martwy, dupku. O! Wow, Eli. O kurde, biorę. Biorę i ulepszam. No. Mogę wziąć cegiełkę. Karabin w ręce i idziemy. O, batonik. Karabin lepiej się sprawdza przeciwko bandytom, bo z łuku to można szyć z przyczajki, nie? Jak mamy chwilę, żeby przeładować, naciągnąć łuk. Coś tu za samochodem? Twórcy zostawili dla nas? Oczywiście nie. No okej. Jest wiadomość od ekipy ze wschodniej części. Dużo widzieli. A to z Market Street. Właśnie tamten... I kurde, przeżył.
Ten kolega też w łeb dostał i stoi, nie? Ała, ała. Oj, oj, oj. To bolesne. Kurde. Jak się z tego strzela? Dobra, wiem. Okej. O! Byłem szybszy, kolego. Wrzucę tego shotguna, bo mamy dużo amunicji. Co tu leży? Batonik, pyszny. Tu jest pułapka. Oła. Chłop się sam, nie? Kolejny. Też sobie trochę przypaliłem dupę. Jakaś kartka. Notatka dotycząca ataku motłochu. 10 października. Właśnie na moich oczach kapitan Mastros wraz z resztą naszego oddziału zostali oblani benzyną i podpaleni. Te zwierzęta potraktowały to jak święto. Jakiś stary skurwiel narzekał, że to strata benzyny. Było ich zbyt wielu. Jedyne co mogłem zrobić, to się po cichu wymknąć, ale zapamiętam wszystkie ich twarze. Wytropię każdego z nich, jeśli to będzie konieczne. O. Kwestia honoru, tak? Na górze głucho. To zejdziemy na dół. Słaby ten karabin, strasznie słaby. Idźcie bokiem. To ten shotgun też zostawia do życzenia, nie? Osłaniaj mnie! Jeszcze jeden. Ała, właśnie ten. O, rany. Wytrzymać i przetrwać. Co? A, komiks. Trochę się podleczę. Może stworzę apteczkę albo ze dwie. Okej. Cegła się przyda na pewno. Tu czołg. Tu fedra. Tu kolejny dokument. Notatka z ciężarówki. Skończyliśmy przeczyszczanie miasta w poszukiwaniu ocalałych. W hotelu ukryła się grupka żołnierzy. Zajęliśmy się nimi. Kilku z nas zrobiło wypad na obwarowanie, a raczej na to, co z niego pozostało. Większość ciężkiego sprzętu poszła się jebać w trakcie walk. Teraz długo nie wsiądziemy do czołgu. Podobnie z ciężką artylerią. Nic z niej nie zostało. Jedynym wyjątkiem jest samochód terenowy.
udało nam się naprawić auto i zamontowane na nim działko o kaliber 50 cali. To cacko rządzi, niech tylko ktoś z nami teraz zadrze. No, widzieliśmy już w akcji ten pojazd. Nie wyglądał zbyt przyjaźnie. Supplysy. Jakaś amunicja, nic. O, tam coś jeszcze. Pełne. Pełne. Otwieramy. Tu będzie amunicja. Oj, nie tylko. Jakieś tablety. Naboje. 50 części, słuchajcie. Jest dobrze. Jeszcze 10. Wezmę te drżenie broni. To powinno się przysłużyć. Takie szuflady? O, o, o. O. Do śrutówy amunicja, fajnie. Przeładuję pistolet na zaś. Okej. Ale wezmę rewolwer. I lecimy dalej. Tu przez księgarnię, tak? W księgarni pewnie jakiś komiks upolujemy. O, jest pułapka. Przejdę pod nią. Jakieś dobroci. Cegła to nie. Aha. Stąd przyszliśmy, okej. Ała. No nie widziałem tego. Tak bywa. O, to mogę złapać tę puszkę z brzoskwiniami, czy co to było? I tym sposobem nic się nie marnuje, nie? Gdzie jest Eli? Ach, tutaj. Hej, okay. Posadź mnie. Okej. No, chodź. Okej. Chodź. Proszę. I lecimy na górę. Tam, tak? Jest most. Okej. Tu coś mamy. O, tu coś jest, faktycznie. Ej, jeszcze jeden. Co masz? Ty są wszędzie. Widziałem to. Tuż przed wybuchem zarazy. Tak? Czy nam wybebesza na końcu? Nie, to durny film dla nastolatków. Kto cię zaciągnął do kina? Nie wiem. No taki wątek, nie? Chodźmy tą aleją. W porządku, nie wychylaj się.
Widzieliście jakiś kusek betonu? Ma, 24. Właśnie jedną skończyłem. Skąd by to wojskowa czapka. Słyszałem coś! No i zobacz. Boom. Jezu, Joel! Super. I tu mamy jeszcze jednego, a tu stoi ciężarówka, nie? Buu. Buu. Na razie nie będę wchodzić do środka. Postaram się ich tu wywabić. Wszyscy? Co tu leży? Rura. Z jakiegoś działka! Nie wychylaj się! No, to może być niebezpieczne. Przez ściany wali, nie? Sposób na ominięcie ciężarówki. No spoko. Stoi tam, tak? A gdzie ja mam pobiec? Pewnie tu, na wprost. Okej. Oj. Co masz? O, amunicję. Super. Dobra, lepiej się nie wychylać, nie? Też troszkę amunicji. Pożyczki, taśma. Jak to w biurze? Okej. Ała. Zarobiłem kulkę, ale jest okej. O, kolega coś zostawił. Jakiś ammo. Dobra. Jeszcze 4 naboje. Kurde. Wyżej się nie da, wchodzimy tu.
Co tu mamy teraz? Alkohol. Tu. O, szufladka. O, super. Okej, okay, to tyle. Gdzie ta ciężarówka? Słychać, ale nie widać. Chyba ich zgubiliśmy. No, Joel. Przechodź, chłopie. Przechodź, przechodź. Okej. Okay. Tak samo, tylko w drugą stronę. Nie? Wydaje mi się, że nie w tą stronę idę. A w tą drugą stanowczo się nie dało. No właśnie, to nic nie da. O. Zaskoczył. Co tu mamy? Części, taśma. W dobrym stanie w ogóle zachowana chata, nie? O, tablety. Mhm. W kuchni to. Stworzę ostrze. I bombę. Albo dwie. I można dalej zbierać nożyczki. Tędy, tak? O cholera. Spokojnie. Nie widzą nas. Tak jest. W górę nie popatrzy. O! Siemano, Henry. Złaź z niego! Spokojnie, synu. Tylko spokojnie. W porządku. To nie są bandziory. Opuść broń. Kurwa, dowaliłeś mi. Bo właśnie chciałem cię zabić. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Ja przez chwilę... zobaczyłem ją. Przez chwilę też tak myślałem. Oni nie trzymają ze sobą dzieci. Spowalniałoby ich. Ty krwawisz. Nic takiego. Jestem Henry. A to Sam. A ty jesteś Joel, dobrze usłyszałem? Eli. Ilu was jest? Nikt nie przeżył. Ej, nie wiemy tego. Było nas trochę. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać się do miasta. Szukać zapasów. Wciągnęli nas w zasadzkę. Rozdzielili nas. Teraz chcemy tylko stąd uciec. Możemy sobie pomóc nawzajem. Eli. Przecież tak będzie bezpieczniej. Ma rację. Możemy sobie pomóc. Niedaleko stąd mamy kryjówkę. Tam możemy spokojnie pogadać. Chodźmy. No dobra, prowadź. No co za innego mamy do wyboru? Sorry za tę akcję z bronią. Nie martw się. Pewnie zrobiłabym tak samo. Skąd jesteś? Aż z Hartford. Naprawdę?
Coś tu jeszcze znajdziemy? W kuchni na pewno coś będzie. O, komiks. Nie, ulepszono mołotowy. Podręcznik dotyczący mołotowa 1. Zwiększony promień bomby zapalającej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji materiału zapalającego detonacja następuje prawidłowo. Super. A w salonie? Saletra. No to cukier, tak? Okej, mniejsza z tym. Idziemy. Musimy być ostrożni. Mają tu posterunek w okolicy. Jesteś tu tylko z córką? Nie jesteśmy spokojni. Jesteśmy... Obiecałem komuś, że się nim zajmę. Otwieramy. Proszę bardzo. Super. O! Ale smakołyków. Eli się ucieszy. To jest komiks. Faza głęboka. Dzikie światło gwiazd, faza głęboka. Dzięki skonstruowanemu przez Daniela urządzeniu wykorzystującemu przesunięcie fazowe czujniki podróżnych nie zdołały jak dotąd wykryć von Neumana i jego załogi. Jednak każdy skok punktu zerowego przemieszcza ją w głąb ogromnego międzygwiezdnego imperium, a nadzieje na szczęśliwy powrót maleją. W ciągu 3 dni pokonana została odległość 1/4 promienia galaktyki. Za kolejne 2 ekipa znajdzie się w świecie rodzinnym podróżnych. Jeśli nic nie zakłóci podróży. Okej. Ale dziwny telewizor, co? Smocza łuska trochę. O, i to już nam daje możliwość ulepszenia... Drżenie broni. Super. No w kuchni co? Alkohol, nożyczki, brzoskwinie w puszce i jeszcze trochę tabletek. Super. Czekajcie, wszyscy cicho. Odejdźcie od okien. Jedzie ciężarówka. Jeszcze rany. Ta jebana ciężarówka prześladuje nas od samego początku. No, nas też. Sam, co ty robisz? Nic. Wyrzuć to. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz, jaką mamy zasadę? To prawie nic nie waży. Zasada! Jak brzmi? Bierzemy to, co niezbędne. Zgadza się. A teraz chodź. Ale z ciebie sadol, Henry. Nie. Jesteśmy blisko. Cholera. Co masz? Eli. Osłaniaj nas. Zdaje się, że ktoś tu był, ale poszedł z powrotem. Sam. A gdzie reszta? Okej. Morder! Plup. Udało się. Nieźle, staruszku. No ba. I to 2 za 1 strzałem. 3! Chodźcie. Na ciężarówkę. Jest skill, co? Zdjęty.
Jeszcze ktoś? Czysto. Tymi drzwiami. Jesteś pewien, że to bezpieczne być tak blisko nich? Skąd to masz? Chodźcie. No tak. Okej. Okay. To jest wasza kryjówka, tak? Co? Spoko. Ile masz lat? Tyle samo? No, prawie. Okej. No tak. Nic tu więcej nie ma. To tutaj. Otwieraj. Witam w moim biurze. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody. Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj, stary. Nie gryzę. Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź. Coś ci pokażę. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie. I warują przy tym cholernym moście. A nocą? Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Mam jeszcze jedną. Czekaj. Dobra, gotowa? Nie wiem sobie krzywdy. Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. A ona niczym się nie przejmuje. Kompletnie niczym. To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. O, kolejny trop. Śmieszycie coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego... No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. To nie jest moja dziewczyna. Spokojnie. My też szukamy świetlików. No, wyciągaj tą mapę. My jesteśmy tutaj. A tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. Okej. W takim razie musimy odpocząć. W takim razie musimy odpocząć. Mówi, że czas się zbierać. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak rzep. Jak rzep. Jak rzep. Jasne. Dobrze, dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać ekipę. A my widzimy się w następnym odcinku. Spokojnie, staruszku. Mam nadzieję, że wiesz, dokąd iść. Do zobaczyska.